Dzisiaj w tej serii będziemy mieli prawdziwą nowość. Wszystko wskazuje na to, że dzisiaj wszystko będzie działać. No, mam już w tym momencie 12 odcinek, więc najwyższa pora, żeby wreszcie tutaj wszystko dostroić. Zaczynamy sobie odcinek od puszczenia sprzedaży kiszonki, bo oczywiście coś się tutaj musiało popsuć. No, ja tak trochę sarkastycznie powiedziałem, że nic się tutaj dzisiaj nie zepsuło, bo prawdopodobnie jakieś drobne usterki będą, ale spokojnie, naprawimy je, więc nie będzie dramatu. Muszę jeszcze poprzestawiać sobie te wszystkie taśmociągi, żeby lepiej to wszystko dostroić. No i mam nadzieję, że zaraz puszczę sobie właśnie tutaj silnik, wszystko będzie działać i oczywiście ja będę w stanie zarobić kupę pieniędzy. Na razie mam 1 240 000 euro, więc całkiem fajnie. No to opuszczę sobie jeszcze tutaj ten taśmociąg, no i możemy w takim razie teraz sprzedawać kiszonkę. Idzie jej naprawdę bardzo dużo, no ale ja nie będę obserwował, jak to wszystko tutaj wygląda, no nie mam na to czasu, więc po prostu lecę sobie teraz odwieźć ten cały sprzęt. Oczywiście dziękuję za łapeczkę w górę i suba z dzwoneczkiem. Kto jest stałym widzem, to na pewno już suba zostawił, a jak jeszcze tego nie zostawiłeś, to wiesz, że lecimy po 100 000, więc mam nadzieję, że tego subika zostawisz, ale pamiętaj, że tego suba zostawiasz przede wszystkim dla siebie, bo wtedy po prostu nie będą omijać cię kolejne filmy. Ostatnio zarobiłem trochę pieniędzy, nawet bym powiedział, że zarobiłem tak bardzo dużo, bo już mam ponad 1 200 000 w tej chwili, więc fajnie by było spać w czymś lepszym niż tylko w samochodzie. Więc postanowiłem, że zbuduję tutaj swoje gospodarstwo. Może nie będzie ono wielkie, może nie będzie imponujące, będzie ciasne, ale własne. Więc zacznijmy w takim razie budować. Najpierw troszeczkę sobie tutaj wybetonuję. No, jak to u mnie bywa, albo mam błoto, albo mam trawę, albo mam beton. No więc tutaj wybór jednak padł właśnie na beton. Na tym gospodarstwie na razie są już 3 budynki. Te 2 wiaty, właściwie to jest jedna wiata teraz sklejona, ale to są 2 osobne budynki, więc jak ktoś jest bardzo ciekawy, to ja po prostu skleiłem ze sobą te 2 budynki, stawiając je bardzo blisko siebie. Oprócz tego jest jeszcze tutaj silos, może nie jest on jakiś wielki, ale w zupełności wystarczy na moje obecne potrzeby. No i trzeba będzie zrobić tutaj jeszcze jakąś wiatę, w ogóle w tym momencie to się okazało, że mój taśmociąg po prostu przestał sprzedawać i zacząłem się zastanawiać, o co tutaj chodzi. No ale do tego taśmociągu to wrócimy za chwilę, bo na razie to ja jeszcze muszę sobie zrobić jeszcze jakąś drogę. Nie wiem, czy wiecie, ale ta droga, którą zrobiłem wcześniej, ona biegła bezpośrednio na gospodarstwo, no i trzeba będzie zrobić jakąś odnogę, no bo oczywiście to gospodarstwo będzie ogrodzone. Akurat taki był plan, to nie tak, że jakoś mi to tak wyszło, tylko od początku miałem taki zamiar, żeby po prostu do tego gospodarstwa jechało się na wprost, ale z drugiej strony, żeby można było gospodarstwo ominąć. Dość szybko się zorientowałem, że w tym momencie moje taśmociągi ewidentnie nie pracują tak, jak pracować powinny, no i w tym momencie zdałem sobie też sprawę, że chyba jednak nie zainstalowałem sobie jednego moda, o którym mówiłem wam w poprzednim odcinku. No więc puściłem, sprzedaje się oczywiście kiszonka dalej, a ja poszedłem oglądać domki, które można będzie tutaj postawić. Jak widzicie, mam ich całkiem sporo i jeden domek naprawdę mega mi się spodobał, ale kosztuje 1 250 000 euro. No właśnie, znowu przestało się sprzedawać, coś jest nie tak. 1 250 000 euro kosztuje taki mega fajny domek, więc ja sobie go kupię, ale na pewno jeszcze nie w tym momencie. Teraz natomiast muszę iść tutaj, wyjść z save'a i dodać sobie jeden mod. Disable Turn Off Motor, tak się nazywa mod, dzięki któremu będę w stanie normalnie sprzedawać kiszonkę. Opowiadałem wam o tym w poprzednim odcinku, że naprawdę będzie to mega potrzebne. Zapomniałem dodać tego moda, po prostu chodzi o to, dla tych, co tam nie oglądali poprzedniego odcinka, że jeżeli oddalę się na więcej chyba niż 200 metrów od włączonego silnika, to ten silnik gaśnie. Jest to naprawdę chora rzecz w kontekście takich tutaj na przykład taśmociągów, no bo wiecie, ja sobie zostawiam taśmociąg z włączonym silnikiem, żeby taśmociąg pracował, sam idę mi trężyć trochę czasu, bo po prostu czekam, aż się trochę kiszonki sprzeda, na ten taśmociąg się po prostu wyłącza. No ale dobra, nie ma co narzekać, idziemy oglądać domki. No i kolejny domek teraz, akurat on się trafił, to jest domek z podstawki, to do nic ciekawego tam nie ma, zobaczmy dalej. Domek z zielonki, ogólnie ładny, ale no nie pasuje mi do tej serii, do zielonki pasuje bardzo, ale tutaj nie za bardzo. O, jakiś taki malutki domek, jak widzicie, ale strasznie drogi, 125 000, to nie chcę. Ten domek, jakiś taki znowu dziwny, wysoki, ale z drugiej strony jego cena jest bardzo atrakcyjna i można wejść do środka, bo tam jakieś ikonki w środku widzę, więc wiecie co, ja się zdecyduję na ten domek i tutaj jeszcze będę miał 2 miejsca postojowe na dole, więc w ogóle taki ekstra śmieszny domek. Bardzo wysoki, ale z drugiej strony zajmuje mało miejsca, więc w sumie na to gospodarstwo to nada się jak znalazł. No dobrze, to będziemy mieli w takim razie ten domek. W ogóle to tutaj jeszcze mam tą myjkę, od czasu do czasu będę musiał z niej skorzystać. Odczepię sobie tutaj jeszcze, o, odczepiłem właśnie ten rozrzutnik do nawozu, a sam pewnie pojadę zaparkować. No to popatrzcie, podniosę sobie bramę, bardzo fajna animacja, ładnie to wygląda, doskonale się otwiera, wjadę sobie tu, czy się nie zmieszczę, a i zmieściłem się, chociaż jak widzicie te Koguty nie mają punktów kolizyjnych. Strasznie dużo gniazdek jest w tym właśnie garażu. Wejdźmy do środka. O, tu jakieś rogaliki sobie leżą. O, na ścianie jeszcze coś sobie wisi, jakieś ładne obrazki. Naprawdę fajne obrazki. Tutaj mamy kuchnię, nawet mikrofale tam widziałem. No i popatrzcie, łóżko. No spoko, będzie się można wreszcie wyspać w cywilizowanych warunkach. Tu mamy szafę. Ona jest za takimi drzwiami. Do tego jeszcze kibelek, łazienka. O, światło sobie mogę zaświecić. To przynajmniej wszyscy z zewnątrz będą mnie mogli oglądać, bo tu widzę, że nie ma żadnych zasłon, ale to nic, nie ma stresu, damy radę, nikogo tu nie ma. Kosz na śmieci, kibelek, o, a tutaj będę miał widok z kibelka, jak widzicie, na moją produkcję. No to w sumie całkiem fajnie. Mogę sobie światło zaświecić, no więc zostawiamy zaświecone światło w ciągu dnia i idziemy na wycieczkę. Tak to tutaj można robić, bo za to światło się w farmingu, z tego co wiem, nie płaci. No jak się zapłaci, no to cóż, najwyżej zbankrutuje, nie no, śmieję się, może aż tak źle nie będzie. Natomiast na razie to jeszcze będzie trzeba postawić jakiś płot wokół tego gospodarstwa, żeby w miarę fajnie to wyglądało. No i dostaliśmy w Premium Expansion, czyli w tym polskim dodatku bardzo dużo fajnych płotów, więc postanowiłem sobie coś z tego wykorzystać. No tutaj naprawdę było tego bardzo dużo. Dostaliśmy z tego co wiem ponad 50 różnych płotów i bram, więc jest w czym wybrać. No i teraz wybrałem sobie jakąś tam bramę, wybrałem jakiś taki zwykły płot, żeby nie było, że ja tutaj nagle zacząłem zarabiać jakieś miliardy. Po prostu zwykły płot, który normalnie wygląda, trochę odrapany, trochę taki stary, do zielonki pasuje idealnie, do tego gospodarstwa również, no i trzeba ogrodzić całe gospodarstwo. Jak widać, kosztuje to całkiem sporo, natomiast jeszcze tutaj muszę zadbać o taki trochę lepszy wyjazd, no bo nie wiem czy wiecie, ale te bramy w farmingu są strasznie wąskie, no i generalnie jak się jeździ jakimś szerszym pojazdem, no to może być problem z wjazdem na gospo, więc postanowiłem zrobić sobie taki, nie wiem, 17-metrowy wjazd tutaj. Będzie to zdecydowanie wygodniejsze na wypadek, gdyby się okazało, że czymś nie będę w stanie przejechać właśnie przez moją bramę. No to tutaj jeszcze kilka tych płotów sobie dostawię, ok, i będzie można to jakoś zakończyć, połączyć z bramą. W ogóle nie zwróciłem uwagi na to, czy ta brama będzie się otwierać do środka, czy na zewnątrz. Ma się otwierać do środka, ale chyba jednak postawiłem ją od lewej strony i będzie się otwierać, no właśnie, w złą stronę. Tak mi się coś wydaje. Zaraz się oczywiście o tym przekonamy. Tu jeszcze sobie zrobię wyjazd, żeby to tak w miarę ładnie wyglądało. No i będę mógł przyjechać niebawem tutaj kombajnami. No właśnie, niebawem kombajnami, bo przecież niebawem będzie tutaj rozpoczęcie żniw. Także na razie jeszcze sobie muszę ogarnąć parę innych rzeczy. Zobaczcie, metal się tutaj wyprodukował. Bardzo dużo metalu. Wygląda na to, że teraz ta kopalnia troszeczkę jest zbyt wydajna w stosunku do mojej huty, więc hutę muszę troszeczkę ulepszyć. Więc za jakieś te 200 000 ulepszyłem sobie hutę, no i teraz huta będzie miała znacznie większą wydajność. Oczywiście to jest świetna sprawa, idziemy w takim razie jeszcze teraz się przespać, no bo skoro nic innego nie ma do roboty, huta będzie pracować, będzie przetapiać właśnie rudę na metal, no to ja idę spać, no bo nie ma co tutaj więcej robić. Obudziłem się w lutym, luty to oczywiście dzień czy miesiąc właściwie, w którym no jest zimno. No i jeszcze chyba będę musiał iść do moich owiec. Tutaj bardzo dużo wełny się wygenerowało. Nawet bym powiedział, że jakoś tak podejrzanie dużo. Nie wiem zupełnie dlaczego, będę musiał to skontrolować. W każdym razie ilość wełny oczywiście mnie cieszy. Tutaj oczywiście też owce zeżarły ogromną ilość trawy. Też będę musiał im dostarczyć troszeczkę tej trawy, bo jest jej już naprawdę mało. Przy okazji stan konta cały czas sobie rośnie. A ja idę sprzedać trochę baranów. No bo barany mi tu do niczego nie są potrzebne, zwłaszcza te małe, więc tym bardziej można je sprzedać i na tym zarobić trochę pieniędzy. W ogóle to ja tutaj zezwoliłem na przepełnienie tej mojej zagrody. No i wtedy zwierzęta, które będą się nowe pojawiać, mogą się przepełnić. Oczywiście jeżeli ja nie sprzedam tych zwierząt albo nie przewiozę gdzie indziej, no to zdrowie tych pozostałych zwierząt będzie drastycznie spadać. No ale nie będę się tym jakoś teraz przejmował, bo generalnie zrobiłem tutaj małe czystki, wszystko jest ok. Jeszcze sobie może tutaj przyjdę, zobaczę, wrzucę trochę im jedzenia, żeby miały co jeść. Dobra, kolejna bela chyba tam zniknęła. Mają 60 000 litrów trawy, więc mogą się rozmnażać, mogą tutaj robić kolejne owieczki i kolejne baranki. Ponad 2 miliony litrów kiszonki czeka, żeby ją przetransportować, żeby ją sprzedać. No a ja tutaj będę przerzucał sobie teraz rudę. Oczywiście wszystko będzie przerzucane za pomocą tego przenośnika specjalnego. No a ja jeszcze muszę sprzedać trochę metalu. No dość powiedzieć trochę metalu. Jest go tutaj naprawdę dużo. Pójdę jeszcze teraz sprzedać go hurtowo. No jak widzicie teraz nawet sobie go tak podrzucam, żeby to w miarę szybko szło. Oczywiście ja bym mógł tutaj wykorzystać też jakąś przyczepkę z autologiem, żeby to sprzedawać i myślę, że coś takiego zrobię w przyszłości, żeby po prostu też nie było takiej sytuacji jak teraz, że muszę, nie wiem, kilkadziesiąt palet tutaj po prostu to poprzerzucać, bo jak widzicie jeszcze trochę zostało, jeszcze zostało 22 000 litrów, a ja przecież już non-stop wrzucam teraz kolejne palety. Jeszcze potem będzie trzeba włączyć taśmociąg, bo ten przenośnik ślimakowy, bo on też coś tam się teraz popsuł. Dobra, wrzucimy sobie jedno, drugie i jeszcze zostało, jeszcze dużo zostało. Zobaczcie przy okazji, jak rośnie stan konta. Mam już ponad 1 500 000. No tutaj muszę trochę inaczej to ustawić, żeby przerzucić tą rudę właśnie do mojej huty. Udało się to zrobić. No i lecimy teraz jeszcze z kolejnym transportem. Dobra, wrzuciłem wszystko, 1 564 000. Aż by się chciało powiedzieć 1 500 100 900, bo teraz tych pieniędzy mam bardzo, bardzo dużo. W ogóle nie zakończyłem sobie tutaj, jak widzicie, tego wszystkiego i ostatnia bala została niezawinięta w każdym z tych trzech rękawów, chciałem powiedzieć węży, ale to bardziej jest rękaw, a nie wąż. No i dobra, niestety nie jestem w stanie teraz rozciąć żadnej z tych beli, nie chcę mi się ich tam targać za pomocą super siły, bo to oczywiście nie jest najprostsze zadanie, więc niech se to tutaj leży, niech się to tutaj kisi, ja i tak mam ciekawsze rzeczy do roboty. Pojadę teraz do sklepu i kupię sobie albo wypożyczę dwie przyczepki. Właśnie, ja w tej serii na razie wszystko wypożyczam, nie dlatego, że nie mam pieniędzy, tylko dlatego, że wtedy płacę raty leasingowe i oczywiście po jakimś czasie te wszystkie pojazdy i tak będą moje. Pytaliście mnie w komentarzach, ile czasu trwa spłacenie całej maszyny, całego sprzętu i powiem wam, że nie sprawdziłem tego finalnie, więc jak wiecie, to proszę napiszcie w komentarzu, jak nie wiecie, to ja sobie to sprawdzę za jakiś czas, natomiast na razie nie wiem. Wiem, że po prostu co dziennie, czy właściwie co miesiąc, bo ja tutaj gram, że jeden dzień to jeden miesiąc, no to co jeden miesiąc w grze po prostu spłacam ratę, no i ta rata zmniejsza oczywiście potem kwotę wykupu, no aż spadnie ona praktycznie do zera, no i wtedy mogę praktycznie za darmo mieć taki sprzęt, jeżeli ja go tutaj wynajmuję przez bardzo długi czas. Także jest to taki, powiedzmy, typowy leasing klasyczny. No i wypożyczyłem sobie tutaj dwie przyczepki z autoloadem. To są dokładnie te dwie przyczepy, które już kojarzycie z tej serii. Ogarnąłem sobie je przecież chyba w ostatnim odcinku, czy tam przedostatnim, jakiś czas temu. One służyły do beli, natomiast można w sklepie wybrać im jeszcze jedną konfigurację. Konfigurację do transportu palet. I mega fajna rzecz jest taka, że na tą przyczepę można załadować 60 € palet, a te przyczepy można łączyć ze sobą i w tym momencie na ten zestaw mogę załadować 120 € palet za jednym razem. No, załadowałem ich tutaj 120 i nawet gra zaczęła mi się troszeczkę wieszać, tak się zastanawiałem, czy nie ogarnąć sobie jeszcze trzeciej przyczepki, ale to byłby zły pomysł i bałbym się, że po prostu będę miał nagle 5 FPS-ów. Owszem, wy tego raczej nie powinniście zauważyć, no bo nawet jeżeli ja bym nagrywał dla was w 20 FPS-ach, to po przyspieszeniu tego, po zrobieniu timelapsa, pojawiłoby się po prostu w okolicach 60 FPS-ów, więc wy i tak tego nie powinniście zobaczyć. Natomiast ja wiedziałem, że teraz po prostu spadły FPS-y dość mocno, no i niestety efekt był taki, że raczej nie będę już robił dłuższych zestawów, no bo po prostu gra musi wyrenderować ogromną ilość palet w jednym miejscu, a to źle wpływa na optymalizację, no i wtedy pojawiają się różne dziwne rzeczy. No dobra, to ja jeszcze teraz muszę sobie tu zawrócić. Została jedna zbłąkana paleta, więc trzeba... A nie, dwie zostały. Myślałem, że jedna, ale tutaj zostały jeszcze dwie. Pojadę to teraz szybko tutaj rozładować, ale wiecie co? Zrobię sobie jeszcze małą nawrotkę. 4320 € tam zarobiłem. Jeszcze 367 dodatkowo, a teraz to już idzie hurtem. Sprzedajemy wszystko jak leci. Zaraz się okaże, ile ja na tym zarobię. No powiem wam, że na tych szklarniach naprawdę można zarobić ogromne pieniądze, zwłaszcza na starcie. Czekam jeszcze oczywiście na to, żeby te drzewa wyrosły, no bo ja ich tutaj posadziłem 480 i chciałbym je za jakiś czas wyciąć, ale jak widzę na razie, to te drzewa wcale się nie garną do tego, żeby jakoś szybko tutaj rosnąć. Stoją w miejscu i generalnie jedyne co, to na razie mnie tylko denerwują, no bo nie za bardzo da się z nimi cokolwiek zrobić. Mają jeszcze za małą wartość, żeby można je było tak normalnie wyciąć, a z drugiej strony już zawadzają i nie da się przez nie przejechać, więc trzeba poczekać, aż one po prostu urosną. No ale zostawmy ten fragment, zostawmy ten etap. Teraz idę do sklepu, bo trzeba będzie skołować jakiś kombajn. No i wiecie co, mam tutaj oczywiście jakieś ripery, mam kolosusy, mam różnego rodzaju nierealne maszyny, które na pewno będziecie chcieli zobaczyć w tej serii, bo prędzej czy później ja zrobię tego typu żniwa, ale na razie może zostańmy przy realizmie i po prostu ogarnę sobie kombajn, który normalnie występuje w podstawce gry. Mega fajna, prosta maszyna. Dobra, może prosta to przesada, bo to jest jednak jeden z największych kombajnów tutaj w grze od marki Fendt. Bardzo duża maszyna, gigantyczny zbiornik o pojemności, która wynosi 17100 litrów, jeśli dobrze pamiętam. No i do tego ogarnąłem sobie header, nie do końca od tej marki, bo od marki Case, więc w prawdziwym życiu może to nie pasować, ale że to jest Farming Simulator, no to oczywiście tego typu headery bez problemu będą tutaj jeden z drugim pasować, będą ze sobą kompatybilne. No i teraz muszę otworzyć bramę. No i faktycznie źle to zrobiłem, brama się otwiera w złym kierunku, miała się otwierać do środka, otwiera się na zewnątrz, więc idziemy zburzyć kawałek płotu. Wiecie co, ja sobie już w takim razie jeszcze tutaj to delikatnie poprawię, żeby to po prostu ładniej wyglądało. bo to, co teraz tu wyszło z jakimś takim zwężeniem jeszcze dziwnym, niezbyt mi się podoba, więc zrobię sobie o tutaj coś takiego i teraz dobuduję. Nawet dobudowałem to po skosie i wyglądało to mega słabo, więc po prostu zdecydowałem, że dobuduję to po kącie prostym. Teraz będzie to wyglądać lepiej, przynajmniej według mnie. Możecie napisać w komentarzach, jak wam się podoba, czy bardziej po skosie, czy do kąta prostego. No a ja jadę i zaraz będę puszczał tutaj pracownika. Zaczynamy, moi drodzy, pierwsze poważne żniwa tutaj w tej serii. 12 odcinek i ja zaczynam żniwa. No może nie jest to jakiś najlepszy wynik, no bo przecież do tej pory to robiłem już jakieś inne akcje. Okej, rosła sobie kukurydza na tamtym polu. Tutaj nawet miałem problem, żeby podłączyć ten header. Wszystko dlatego, że ten header jest wyposażony jeszcze w wózek. Swoją drogą mega fajny header, bo nie trzeba kupować osobnego wózka, tylko po prostu kupujesz header, rozkładasz header i możesz go ciągnąć. Także mega wygodna rzecz. No ale jakoś tak tutaj był za wysoko, no i nie do końca się to ogarnęło. No ale na szczęście podjechałem od delikatnie innej strony i wszystko było ok. Mam dwa pola stworzone przez moda CoursePlay. Te pola trzeba będzie usunąć. Jak widzicie 27-43, ale to jest pole, które było wcześniej zrobione przez CoursePlay. Realne pole jest nieco większe. Ja wam mówiłem, że to pole będzie miało gdzieś w okolicach pewnie 28 hektarów i dokładnie tak to wszystko wygląda. No to ja sobie teraz wytworzyłem kurs, puściłem go tutaj odpowiednio. Mamy teraz dwa pojazdy na jednym kursie, no bo zdecydowałem się wypożyczyć dwa te duże, gigantyczne wręcz kombajny. No i te dwa kombajny będą robić tutaj dla mnie żniwa. Będę musiał jeszcze ogarnąć jakiś wóz przeładunkowy albo dobrą przyczepę, żeby oczywiście transportować zebrane ziarno. Będę zbierał jęczmień, będzie z tego sporo słomy. Tą słomę zamierzam sobie jakoś wykorzystać, no bo prędzej czy później w tej serii zamierzam też zrobić krowy, oczywiście w trochę większym wydaniu niż takim standardowym. No mam nadzieję, że uda mi się tutaj zrobić jakąś większą oborę, w której będzie dużo krów, a nie 80 czy 85, no ja bym chciał chociaż z 1000, żeby tutaj naprawdę było tych krów bardzo dużo, bo to ma być mega farma, to nie ma być jakiś wypierdek gdzieś tam, tylko to ma być naprawdę mega farma, to naprawdę ma być duże, to ma być gigantyczne, to ma po prostu widać, że jest tutaj zrobione wszystko z rozmachem. Owszem, trzeba na to zarobić trochę pieniędzy, natomiast jak pewnie wiecie, ja planuję tutaj zrobić pole, które będzie miało ponad 200 hektarów. Zrobię to oczywiście za jakiś czas, bo mam zamiar zrobić tutaj naprawdę gigantyczną akcję. Ale to jeszcze na to będziemy musieli chwilę poczekać. Dobra, na razie wracamy do tego, co jest tu i teraz, czyli trzeba będzie ogarnąć jakiś wóz przeładunkowy. No i tak się zastanawiałem, co by sobie tu wybrać. Oczywiście miałem maszyny realne, miałem maszyny z gry, miałem maszyny nierealne, trochę zmodyfikowane, różnego rodzaju parametry tutaj są ulepszone, bo ja tych modów tutaj w tej serii w tej chwili mam chyba w okolicach 800, jakoś tak. Naprawdę, serio, z 800 modów chyba tutaj dołożyłem. Wszystkich modów mam w okolicach 2000 w grze, jakby ktoś tam pytał. No oczywiście są mody, których nawet nigdy nie testowałem, bo nie miałem jak. I tutaj też pewnie wiele modów właśnie w ten sposób wygląda. Ja po prostu czasami chodzę sobie po różnych stronach od Mod Huba, począwszy na innych stronach, kończywszy, po prostu chodzę sobie i oglądam. No i jak znajdę jakiegoś ciekawego moda, no to po prostu pobieram. No i czasami jak mam dobry dzień, to potrafię pobrać 200 modów, wrzucić je do folderu mods, wrzucam je do gry, no i potem się okazuje, że zastanawiam się, a skąd ja wziąłem takiego fajnego moda? Albo na przykład, a dlaczego ten mod nie działa i dlaczego ja go tutaj w ogóle wrzuciłem? Różne historie się zdarzają. No ale dobra, zostawmy to, dlatego że teraz zdecydowałem się jednak na pojazd z normalnej gry, nie z żadnych modów. To jest pojazd, który pewnie świetnie kojarzycie z serii na No Man's Land. Jest taki czerwony wóz przeładunkowy na No Man's Land na gąsienicach. No a tutaj ogarnąłem sobie po prostu inną wersję, czyli po pierwsze mamy inny kolor, bo kolor jest niebieski, a po drugie nie mamy gąsienic, tylko mamy koła, więc cały ten wóz przeładunkowy przez to jest taki trochę większy, tak się przynajmniej wydaje. Oczywiście jest też wyżej zawieszony, bo mamy koła, a nie gąsienice, no ale poza tym to są jedyne różnice. Wymaga dużej ilości mocy, na szczęście mój ciągnik tym dysponuje. Rozładowałem, jak widzicie, tamten pierwszy kombajn po to, żeby drugi mógł już sypać w locie. No przy dwóch kombajnach sypanie w locie jak najbardziej jest bardzo dobrym pomysłem, no i właśnie zdecydowałem się na to, żeby w ten sposób tutaj to robić. Jeszcze pojadę sobie rozładować tego zbója, który tutaj jedzie. Przy okazji będę wiedział, że jeden i drugi kombajn zajadą trochę dalej. Swoją drogą ten kombajn, który jedzie jako pierwszy, będzie miał delikatnie dłuższą drogę do pokonania, no bo na razie robią jedną uwroć, no a potem dopiero będą jechać wzdłuż pola. Mamy tutaj serbski traktorek i jadę nim w takim razie teraz do myjni. Jadę go umyć, bo jest troszkę brudny. Natomiast wy teraz możecie napisać komentarz, za który dostaniecie serduszko ode mnie. Będą to po prostu super żniwa na płaskiej mapie. Taki komentarz możecie napisać, no i wtedy serduszko do was powędruje. No a ja idę teraz myć serbski traktorek. Zobaczcie, jak tylko szybko można umyć właśnie ten oto traktor. Przy okazji zobaczcie na rejestrację, no bo naprawdę ona była ubłocona. Ten traktor był mega uświniony. Zobaczcie jeszcze na pozycję za kierownicą tego ziomeczka, który tutaj jedzie. To jest naprawdę mega śmieszna rzecz. Swoją drogą ja nie zauważyłem jeszcze pozycji traktorzysty właśnie w tym traktorze. Myślałem, że jak tutaj dam sobie kamerę z przodu, to coś więcej zobaczę, no ale nie, no nie ma opcji, no bo wtedy widok jest taki, jakby tutaj nikt nie siedział, po prostu nie jest renderowana ta postać. No a teraz, no cóż, te bardzo szeroko rozłożone nogi wyglądają czasami komicznie. Dodatkowo, jak widzicie, jeszcze nie trzyma on kierownicy, tylko trzyma ręce jak do kierownicy, tylko tak trochę przed kierownicą. Więc mamy tutaj jakiś system typu drive-by-wire chyba, no bo przecież on kręci w powietrzu, a kierownica w traktorze się też kręci. Także jakaś mega dziwna sprawa. No więc jak zapytacie mnie, skąd ja wziąłem tego moda, odpowiedź brzmi nie wiem, bo po prostu nie pamiętam, skąd ja go wziąłem, czy z Mod Huba, czy nie. Wątpię, żeby na Mod Huba trafił taki modzik. No jest to wręcz praktycznie niemożliwe, żeby tutaj był taki błąd, więc pewnie z jakiejś innej strony go wziąłem. Przy okazji mój pracownik już jest gotowy do rozładunku, więc zaraz będę musiał tam sobie podjechać, rozładować zbója po raz kolejny. No a jeszcze tutaj przelewam wodę, no bo jak widzicie, moje owieczki też potrzebują dość sporej ilości wody. No i ten mały traktorek doskonale się do tego nadaje, żeby podpiąć taką cysternę na chwilę, no i oczywiście potem przejechać i nalać moim owieczkom wody. Na koniec dzisiejszego odcinka pojadę rozładować jeszcze te dwa kombajny. Wpadłem tutaj w delikatny poślizg, na szczęście się wyratowałem i nie wjechałem na jęczmień, który czeka na zebranie. No, te żniwa mają być w miarę realne. Nie zamierzam tutaj jeździć po uprawach, nie zamierzam robić jakichś dziwnych rzeczy. Chcę to po prostu ogarnąć tak, jak się to ogarnia w prawdziwym życiu. No i teraz podjadę sobie do jednego kombajnu, potem podjadę do drugiego, rozładuję jeden i drugi, no a cały jęczmień, no to będę musiał przetransportować sobie do silosu, ale to już pewnie w następnym odcinku. Więc jeżeli nie chcesz tego przegapić, to zostaw suba z dzwoneczkiem, a ja już się z tobą żegnam. Do zobaczenia, cześć!